Niech a od x równa się 7x do 6 plus x do 3 plus 2x plus 5, b od x niech równa się x do kwadratu. Dzieląc a przez b możemy wyznaczyć jednoznacznie iloraz q, będący również wielomianem, oraz resztę r spełniające następujące równanie. a od x przez b od x równa się q od x plus r od x przez b od x. Przy czym r od x, czyli licznik tego ułamka, jest wielomianem niższego stopnia niż b od x, czyli mianownik tego ułamka. I dwa pytania. Ile wynosi iloraz q od x? Wpisujemy w ramkę odpowiedź. I drugie pytanie, ile wynosi reszta r od x? Wpisujemy w drugą ramkę. Najpierw krótki komentarz do treści tego zadania. Mogłaby ona być sformułowana prościej. Na przykład, po prostu podziel ten wielomian przez ten jednomian, bez tych wszystkich dodatków. Ale nie zawsze dzielenie wielomianów, czy w ogóle jakiekolwiek dzielenie jest jednoznaczne. Ponieważ dzielimy przez x kwadrat, to x kwadrat musi być różne od zera. Jeżeli będzie różne od zera, to iloraz, czyli wynik dzielenia, będzie jednoznacznie określony. Możemy zapisać dla pewności założenie, że b od x jest różne od zera. To określenie możemy wyznaczyć jednoznacznie iloraz, właśnie to oznacza. Druga rzecz. Ten zapis a, b, q i r spełniające to równanie z warunkiem, że r jest wielomianem niższego stopnia niż b oznacza, powiedzmy, że to jest dzielenie, które mamy wykonać, a to jest szczegółowa podpowiedź, w jakiej postaci mamy zapisać wynik. Porównajmy może dzielenie wielomianów do dzielenia liczb całkowitych. Jeżeli dzielimy 7 przez 3, to możemy wynik zapisać tak, że 3 mieści się w 7 jeden raz i zostaje jeszcze reszta 4, czyli równa się 1 i 4 trzecie. I matematycznie jest to w sumie poprawne, ale wygląda dziwnie, bo czwórkę możemy jeszcze podzielić przez 3. Możemy zapisać, że 7 przez 3 równa się 2 i zostaje reszta 1, czyli równa się 2 i 1 trzecia. I tak jest zdecydowanie lepiej. Reszta z takiego dzielenia ma większy sens, jeżeli ten ułamek jest mniejszy od 1, czyli jeżeli licznik jest mniejszy od mianownika. I odpowiednikiem tej sytuacji przy dzieleniu wielomianów jest stopień licznika niższy od stopnia mianownika. No to liczymy. Q i R. Pamiętajcie, że R, czyli reszta, to licznik. Wpisujemy w ramkę tylko licznik, nie cały ułamek. W przykładzie liczbowym byłaby to tylko jedynka, a nie 1 trzecia. 7x do 6 i tak dalej podzielone przez x kwadrat. W sumie jest to dosyć proste, bo dzielimy przez x kwadrat przez dosyć prosty jednomian, czyli wynikiem będzie 7x do 6 przez x kwadrat plus x do 3 przez x kwadrat plus 2x przez x kwadrat plus 5 przez x kwadrat. I w związku z tym możemy to dzielenie wykonać właśnie w ten sposób, wyraz po wyrazie. Ile to jest 7x do 6 przez x kwadrat? Odejmujemy wykładniki, 6 minus 2 to 4, czyli 7x do 6 przez x kwadrat to 7x do potęgi czwartej, plus, tym komentarzem chyba nie musimy się przejmować, x do 3 przez x kwadrat, znowu odejmujemy wykładniki, 3 minus 2 to 1, czyli plus x. Dalej mamy 2x podzielone przez x kwadrat, ale pamiętajmy, że mamy zapisać resztę w postaci ułamka r od x przez b od x. Przy czym r od x musi być wielomianem niższego stopnia niż b od x. No i właściwie zgadza się, bo tu wykładnik wynosi 1, a tutaj 2, czyli moglibyśmy zapisać plus 2x podzielone przez x do potęgi. Drugiej. I idąc dalej tym sposobem rozumowania zapisalibyśmy plus 5 przez x kwadrat 5 przez x do potęgi drugiej. Ale nie jest to dokładnie taka postać, jakiej wymaga od nas treść zadania. Tutaj mamy q od x, wszystko się zgadza, ale dalej ma być ułamek r od x przez b od x, czyli jakiś wielomian przez b od x, czyli przez x kwadrat. W takim razie zamiast 2x przez x kwadrat plus 5 przez x kwadrat zapiszmy 2x plus 5 przez x kwadrat. To skasujemy i w liczniku plus 5. Zauważcie, że te dwa pierwsze wyrazy wielomianu a mają stopień równy lub wyższy niż stopień jednomianu przez który dzielimy, niż stopień x kwadrat. No i po prostu podzieliliśmy każdy z tych wyrazów, odejmując odpowiednio wykładniki, ale kiedy tylko pojawił się wyraz, którego stopień jest niższy niż stopień jednomianu w mianowniku, czyli niższy niż 2, czyli 1 lub mniej, to po prostu uznaliśmy, że jest to reszta. I zarówno ten wyraz, jak i wszystkie po nim, zostawiliśmy w niezmienionej postaci, dzieląc je przez x kwadrat. I to jest postać wyniku, o którą zostaliśmy poproszeni, czyli poprawna w tym zadaniu. Przenieśmy jeszcze resztę r od x do drugiej ramki. Sprawdzamy odpowiedź i jest ok.